Cześć, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Przed nami kolejny wątek fabularny. Dla wiedzy, bez jej wiedzy, udaj się do teatru Doris Fletcher. Czekajcie, tutaj jeszcze mamy jakiegoś kandydata. Dobra. Ajajajajaj. Kurde, bela, leba. Lans. Dobra. Zawsze tam jakieś 10 punktów doświadczenia wpadnie. Wiem, że to niewiele. Dobra, lecimy dalej, moi drodzy. Powoli, powoli zmierzamy do końca gry. Ja wiem, może zostało nam ze 3 jeszcze misje fabularne. Trzeba powiedzieć, że Vampir to kawał solidnego RPGa. Bez dwóch zdań. So Prewin never left Doris's theater after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. Wiecie co? Tutaj chyba mamy też misję poboczną, która się nazywa Pudełko Pandory. Ja sobie to zaznaczę. Zdaje się, że tak. Tutaj mamy dwie misje do wykonania. Może zaczniemy od... Stupid beast! Przezywaj mnie wampir. Mają trochę rację. Mam autocelowanie, to troszkę pomaga w rozgrywce. Misja główna tutaj nam sugeruje jakby podróż na dół. Ulany drążek. Tu jest wyjście spoza. Holy crap, tu też? A nie, tu jest tylko droga w jedną stronę. No to przepraszam, źle poszliśmy. metrów. Gdzie mnie ta gra kieruje? W sumie ten znacznik. On mi źle podpowiada. Na górę mi każe iść. Tutaj walczyliśmy z Doris Fletcher, jak dobrze pamiętacie. Ten, kto śledzi moje odcinki, to na pewno wie. Już zaczął żonglować tą swoją chorągiewką, swoją pochodnią. Gra mnie, kurczę, kieruje na górę, a to mnie kieruje na dół. Aha, widzicie, tam mamy doktora. Czemu mnie gra tutaj kieruje na górę? metrów 143. No nie wiem, ciężko to stwierdzić. Tu jest prawdopodobnie wyjście, nie.
to nie. O, jesteśmy na samej górze. Dobra. Zejdźmy na dół w takim razie. Tutaj chyba jednak nic nie zrobimy. Tak, tutaj mamy wyjście. Tylko pytanie, jak tam zejść na dół do tej piwnicy? Tam na dole ktoś jest, proszę. It's locked. Kurde, czego te drzwi są zamknięte? Zbierz informacje na temat pracy Edgarda Swensena. Znajdź notatnik Ushri skradziony przez agentów stróżów Priven. Jak tutaj nie zejdź, nie jesteśmy w stanie zejść. Zdaje się, że moi drodzy, że ja muszę chyba się wrócić. W tym momencie to jest to kryjówka strażników Priven. Ja tutaj wyżej nie jestem w stanie wyjść, nie? No właśnie. Chyba muszę stąd wyjść. I po prostu wejść przez okno. Kurczę, Bela. Mamy mały problem. Tak, ja muszę wejść z powrotem na górę. Musimy wyjść z tego teatru. Całkiem. I wejść od tyłu oknem. Nie wiem, czy ja tędy w ogóle będę w stanie wyjść. Convenient time. Spróbujemy tutaj przejść. Czekajcie, jak ten teatr jest ustawiony. Aha, to kawałek stąd. Przejdziemy samą górą przez okno, tak jak poprzednim razem. Tam troszkę ten teren się zmienił. Gdzie? Tam przejdziemy górą. Okno jest otwarte. Szkoła aktorska Doris Fletcher. No i czekajcie. Coś tu jest kuźwa nie tak z tym. Tutaj już byliśmy przecież. A może jednak nie byliśmy? Jesteśmy teraz na samej górze, tak. Jednak się tutaj trochę pozmieniało. Chociaż nie pamiętam już tego. W każdym razie na razie póki co tutaj. Coś mi tu kuźwa nie gra. Nic tu cholera nie ma.
Ja pierdzielę, no nie wiem co robić kompletnie. Jaki ze mnie łoś. Ja pierdzielę, bez komentarza. Tutaj na samym dole są nasze dokumenty i klucz. A jak kuźwa głupi szukam po całej mapie. Ja pierdzielę. Raport McColluma. Właśnie skończyłem bolesną i przerażającą lekturę pamiętnika Doris Fletcher. Dobry Boże, ta kobieta pragnęła dopaść każdego mieszkańca Londynu, zagrażając publiczność swej kolejnej sztuki. Jej zapiski pomogły mi zrozumieć, co się tu dzieje. Doris Fletcher to tak naprawdę Doris Jones, córka Harriet Jones, długoletniej pacjentki szpitala Pembroke. Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. No i tutaj mamy teraz wejście do piwnicy. Ja cię sunę. Wszystko jasne. I tutaj prawdopodobnie znajdziemy też puszkę Pandory. Czemu to wszystko pozamykane jest? Tu mamy gdzieś 10 metrów, 8. Step away, sir. You're mine. Ta broń, którą używamy, chyba jest według mnie najlepsza w grze. Czy to tutaj? Chyba tak. Ale jeszcze zanim tam wejdziemy. I cannot enter. Z tej strony nie wejdziemy, ale tutaj prawdopodobnie gdzieś powinniśmy znaleźć dobra, nic, puszkę Pandory? O cholera. It's locked, all right. A gdzie ten doktor Swansea jest? Wampirzy rycerz, nowy przedmiot ze zbierania. William Marshall, zapomnijcie legendy o tym człowieku, choć większość z was przebrzydłe lenie, nigdy o nim nie słyszała. Zapomnijcie o pustym grobie w kościele Temple Church. Zapomnijcie o tych spośród nas, którzy zginęli, próbując go odnaleźć. Wspomnienie Williama Marshalla. Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. I had better keep that in mind. Przyczepiona notatka, sejf dowodowy. Ten sejf będzie do odwołania służył zamagany zgromadzonych dowodów przez cały czas. Ma być zamknięty na klucz. Jeżeli chcesz się do niego dostać, poszukaj mnie na pierwszym piętrze i poproś o klucz. Tylko lepiej pamiętaj, żeby mi go zwrócić, kiedy skończysz. O kurde. Klucz? Znajdziemy na pierwszym piętrze. O cholera. Czekajcie, czy ja... Uratuj Edgara Swensona. Wiecie co? Teraz znaleźliśmy... Znaleźliśmy bardzo ważny przedmiot. Gdzie to kurde jest tutaj? Nie otwierajcie tego. Jak to przeczytacie, stracicie możliwość zdobycia bardzo fajnej, legendarnej broni, więc tego nie będziemy czytać. Natomiast tutaj mamy notatka. Dobra, czekajcie. Tutaj mamy klucz chyba. Klucz do piwnicy teatru. Edgar,
Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skull epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? Huh. To prove him wrong, I let him go. Really? Are you sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. I trust you, Edgar, but the Guard of Priwen is onto something. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. Why would the Guard of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession? Because I offered you shelter in my hospital. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story. He was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Why is the Guard of Priwen so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Priwen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms. Blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us?
Do you know where we are? Doris Fletcher's theater. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic? The link between Doris and Harriet? The suspicion of McCullum? How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear, I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed two of your patients at the same time. Right, I admit it. I boldly ventured into experimental realms, but I've killed no one to appease my thirst for knowledge, Jonathan. I'm no murderer. I never asked to become what I am, Edgar. You chose to conduct your rogue experiments. No, ładnie. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. No i mamy tutaj kolejny trudny wybór. Jak wybierzemy tą opcję, pozwól umrzeć, zasługujesz na śmierć, im wyścig krew uczynię twoją śmierć szybszą, to niestety tutaj chyba sytuacja w szpitalu Pembroke się pogorszy. Wszyscy zaczną chorować. Możemy gościa przemienić. Dzięki temu on wróci do świata żywych jako wampir. I tą opcję sobie wybierzemy. Co prawda 3000. No, Edgar, you are not going to die. Unless you want to. What do you mean? I can save you, Edgar. I can turn your broken body into one like mine. You truly would? After all I've done, after all that's been said, you would offer me this gift? I have no way of knowing which punishment would be worse, Edgar. But it is not for me to decide. So? Oh, please, Jonathan, please. I beg you. This is what I've always wanted. This is what I've always searched for. Very well, then. Prepare to die and be reborn. To face an eternity of guilt. I'm ready. Oh, indeed, I am ready. Enough! Ale pazerny. Dzięki temu on wróci do szpitala. Co prawda 3000 punktów doświadczenia straciłem. Ale te punkty to oczywiście możemy odzyskać. Rozdział 6, pacjent 0, misja wykonana. Wskazówka nie zadziałała. Antidotum. Jak tam nasza sytuacja? Aloysy Dawson nie żyje. Croyne nie żyje. Doktor Swansea wrócił jako wampir.
I tutaj nam, moi drodzy, pojawiła się misja Antidotum. Znajdź klucz do magazynu. Puszka Pandory. Do jakiego magazynu? Stary list miłosny. Krew 130, życie 1110, wytrzymałość 215. Moja najznamienitniejsza przyjaciółka. Wszystko jest już gotowe na naszą podróż do Francji. 17 wypłyniemy z Dover i spędzimy całe lato w Paryżu. Nie mogę się doczekać, aż spróbuję wszystkich delikatesów, które to miasto ma do zaoferowania. Dobra, jakaś nowa wskazówka się pojawiła. Siomucha. Pytanie, czy my możemy z nim pogadać jeszcze? Nie, on się pojawi w szpitalu. Znajdź klucze do... Abyśmy spróbowali tędy przejść. Aha, dobra. Czekajcie, jeszcze wrócę się na sekundkę do tego sejfu. Chociaż nie, tutaj mamy informacje przecież na temat położenia. Przez cały czas ma być zamknięty na klucz. Jeżeli chcesz się do niego dostać, poszukaj mnie na pierwszym piętrze i poproś o klucz. Tylko lepiej pamiętaj, żeby mi go zwrócić, kiedy skończysz. Rodney. Na pierwszym piętrze? Kurde, dobra. Trzeba szukać. A ja tutaj, kurczę, wszystkiego szukałem, ale co prawda zdobyliśmy teraz kilka ważnych przedmiotów. Do magazynu na pierwszym piętrze. Ciężka sprawa. Właśnie, tego szukałem. Tego właśnie szukaliśmy. Dobra, będziemy mieli teraz dziennik. Dokładnie tak. Mamy tutaj pamiętnik, którego lepiej nie czytać, tylko zwrócimy go właściwej osobie. Jeśli go przeczytasz, poznasz mój gniew. Dobra, musimy zwrócić gościowi ten notatnik teraz, ale go nie radzę czytać, dlatego że straciłem możliwość zdobycia legendarnej broni.
opuścić już. Dobra. So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. This one's mine! I must tell Elizabeth. Christ! He's dead! Killing's all you deserve! Tego nie zabijemy. W zasadzie to już tego nie musimy zbierać, chociaż jeszcze mamy 3 misje fabularne do wykonania. W sumie to tędy możemy przejść, będzie chyba nawet szybciej. Nie pamiętam, gdzie ta postać była. W którym miejscu? A czekajcie, bo o nim się chyba coś dowiedziałem. Good evening, Dr. Calhoun, tell me about your relationship with Doris Fletcher. Oh. Doris. Cold fire and burning ice trapped in a perfect body. Our passion was as intense as it was brief. What an actress. How did you meet her? On a boat to France before the war. She was thinking about a career in Paris, and I was eager to try French gastronomy. We both returned disappointed. I expect you've seen her on stage, too. She really is the best actress of her generation. Such frailty and such strength at the same time. I hope she'll play again soon. She's been away for too long. You sound surprisingly sad. Have you regrets? I think of her as a divine dish. I'm glad I was able to taste it, but I regret I could only get a bite of her mystery. You really loved her, then? She fascinated me, Dr. Reed. I can't imagine what she must have endured through her life to reach such a level of emotion and sensibility. So, did you try the restaurant I recommended? Oh, yes. I can't thank you enough, my dear doctor. Exquisite, but expensive. But what is money made for, if not for little pleasures? Don't you think your money could be better spent in these difficult times? Your words hurt, Doctor. I thought you and I were friends. But since you ask, I'm rich enough to finance my passions. And various charities across the city. Perhaps my words were too harsh. Please forgive me if I've upset you. Oh, no harm done. After I die, all my fortune will go to the suffering people of the East End. Until then, I aspire to live the most pleasant life possible. Have you any news on Aloysius Dawson? I heard he died and gave all his money to the poor. Now that's a good man. An example for us all to follow. To dzięki naszej zasłudze, oczywiście. I may have a look at your good. To się może przydać. Niebieskie przedmioty. Dobra. Gdzie goś kurczy jest? Aha, ho, jeszcze kawał drogi. Zdaje się, że on chyba był w budynku. Już nie pamiętam. Czekam, co to jeszcze walka, widzę.
boys! I shall be Bella. Let's pin it down! Remember your... We'll crush this beast! Take it! Hide for this! Nigdy się nie nauczą. Dobra, zanieśmy mu to. Zanieśmy mu to. Mam nadzieję, że tam dotrwa. Nie chcę z nim walczyć. Za trudny przeciwnik dla mnie. Gdzie on teraz tu był? To nie jest czasem ten cały. Dr. Reed. Still. What are you investigating? Mr. Kimura has been murdered. Always the same injuries. Have you recent news of... Come on. Goodbye. Goodbye, Dr. Czekajcie, tu mamy informację, jaką mamy to zwrócić, ten dziennik. O, wszystko jasne. Zejście chyba było, moment. Nie, to nie tutaj. Musimy chyba naokoło przejść. It's locked. Czemu te drzwi są zamknięte cały czas? Tutaj było zejście, dobra, wszystko jasne. Jeszcze nie wiem, o co chodzi z tymi płytkami tutaj. Good evening, Jonathan Reed. I found your notebook. The one the guard of Prewin stole from you. And you've brought it back to me. That's excellent news, Jonathan. Were you able to keep yourself from reading it? Yes. I give it back to you untouched. Then, my friend, you deserve a little something to reward your fortitude. Please, have this with my gratitude. What's in the notebook? I can't answer you, Jonathan, since you chose not to open it. Have you any new... You aren't? Goodbye, sir. I read... Dobra, dzięki temu chyba zdobyliśmy kolejną notatkę. Epidemic. But I see terrible trials awaiting. Czekajcie, zobaczmy, co to nam wpadło w ręce. Stary list miłosny, nie? A nie, tutaj nam dotyczących kompendium wiedzą coś wpadło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem jeszcze nam brakuje do odblokowania wszystkich tutaj szczegółów dotyczących znalezienia legendarnej broni. Moi drodzy, w tym momencie ja się z wami żegnam, już więcej tutaj nie będziemy grać. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że dotrwaliście do końca, że film się wam podobał. This is despicable. Przed nami jeszcze trzy misje fabularne i to będzie koniec gry. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej, hej, papa, na razie.